Cześć, Tomek z tej strony, od kelnera do milionera.pl. Witam Was serdecznie i w dzisiejszym filmie będzie troszeczkę nietypowo, ponieważ pokażę Wam, jak nagrywać vloga oraz jakiego sprzętu ja używam. Kilka osób o to pytało, o aspekty techniczne, i dzisiaj Wam właśnie pokażę, czym ja nagrywam, jaki sprzęt i co trzeba zrobić, żeby takiego vloga czy bloga na YouTubie nagrywać. I na początek, zanim przejdę do pokazywania sprzętu, jaki ja posiadam do nagrywania, posiadam kilka urządzeń, to opowiem w skrócie, co to jest vlogowanie i dlaczego warto prowadzić swojego bloga w postaci wideo, czy to właśnie bloga na YouTubie. Otóż vlogowanie w formie wideo, jest to publikowanie regularnych treści wideo w postaci, powiedzmy, takiego dziennika. I oczywiście prowadzenie vloga może przybierać bardzo różne formy. Może być to blog bardzo osobisty, może to być blog, który pokazuje nasze życie prywatne, nasze życie zawodowe, blog, który będzie mieszał to wszystko, który pokazuje na przykład nasz biznes, który pokazuje naszą codzienną drogę. I blogów naprawdę może być bardzo dużo i każdy vlog czy blog będzie naprawdę inny, ale w skrócie vlogowanie to po prostu umieszczanie regularnych treści wideo na wybrany temat, które najczęściej są połączone z naszą osobą i z naszym życiem. I najfajniejszym przykładem właśnie vloga, vlogowania, bloga i biznesu jest mój blog Od kelnera do milionera, którego prowadzę już prawie 2 lata. I teraz jest to bardzo fajna opcja dla osób, które chcą stworzyć swoją markę, może swój biznes w postaci bloga, biznes internetowy. O tym mówiłem w poprzednim poście. Zachęcam do zajrzenia sobie do jednego z ostatnich filmów czy postów na blogu, gdzie pokazuję, jak na blogu można zarabiać. Nie będę o tym dzisiaj mówił, ale ogólnie vlogowanie i blogowanie jest to biznes, który może rozpocząć każdy, ponieważ wymaga on wprawdzie dużo pracy i systematyczności, ale nie wymaga on praktycznie żadnych nakładów finansowych, gdyż sprzęt, który potrzebujemy, jest całkiem niedrogi, o czym zaraz powiem, i tak naprawdę każdy może zacząć od zera tworzyć swoją markę, nieważne, czy to będzie kanał o zarabianiu w internecie, czy ktoś będzie na przykład trenerem osobistym, czy ktoś będzie kierowcą ciężarówki. W każdym z tych przypadków można stworzyć fajnego vloga i do tego zachęcam. Także przejdźmy teraz do pokazania, czym ja nagrywam, jakiego sprzętu używam do tworzenia mojego vloga. Ok, teraz pokażę Wam, czym ja nagrywam mojego bloga i czym głównie nagrywałem przez większość czasu mojego vloga na YouTubie. I tak, teraz ostatnimi czasy nagrywam GoPro, ponieważ bardzo fajnie sprawdza się w plenerze, aczkolwiek większość filmów na mojego bloga nagrałem moim Samsungiem Galaxy J5. I może to być dla wielu osób zaskoczenie, ale większość filmów na moim YouTubie, czy to z wewnątrz pomieszczeń, czy gdzieś tam na zewnątrz, jak robiłem jakieś vlogi, zostało nagranych zwykłym, już prawie 2-letnim Samsungiem Galaxy J5. Jest to telefon tani, ze średniej półki, kosztuje może, nie wiem, 500 zł teraz, aby ktoś chciał kupić. Nie wiem, czy go w ogóle można kupić. Ale chcę Ci pokazać, że zwykły smartfon ze średniej półki, którego większość z Was posiada, może posłużyć do nagrywania fajnego vloga i nie trzeba wcale posiadać nie wiadomo jakiego sprzętu, żeby nagrywać, ponieważ wystarczająca jakość, którą daje tego typu telefon, sprawi, że możesz nagrać praktycznie wszystko i wszędzie, a lepszy telefon tak naprawdę wiele Ci nie da, jeżeli nie masz pomysłu na fajnego vloga. Ale sam smartfon nie jest do końca wystarczający. Owszem, wystarczy on do nagrywania na przykład jakichś rzeczy na Instagrama, ale jeżeli chcesz nagrywać filmy z fajnym dźwiękiem, to należy zainwestować w coś takiego. Jest to mikrofon krawatowy, czyli mikrofon, który wpinamy bezpośrednio do smartfona, i w tym oto momencie mamy zupełnie lepszy dźwięk. To oczywiście sobie przypinamy do tak zwanego krawata, bo to jest mikrofon krawatowy, i dzięki temu możemy łatwo stworzyć sobie zestaw do nagrywania, czyli fajny obraz z przodu, z tyłu, w zależności od tego, co potrzebujemy, plus wyraźny dźwięk, jeżeli mówimy coś do kamery. I tak naprawdę ten zestaw, to jest opakowanie od mikrofonu, jest to mikrofon Boya. On kosztuje 50 zł, ale spokojnie można sobie kupić na Allegro nawet za 10-20 zł bardzo podobny mikrofon. Jakiś bezfirmowy też się fajnie sprawdzi. I takim oto zestawem ja nagrałem większość filmów na mojego bloga. Czy to filmy były z wyjazdów zagranicznych, czy były to live'y przeprowadzane u mnie w mieszkaniu. Większość filmów, czy właściwie wszystkie filmy, nagrałem tym oto smartfonem, który do dzisiaj służy mi do nagrywania filmów i właściwie to nie czuję specjalnie potrzeby zmiany go na coś nowszego.
Za chwileczkę powiem, dlaczego wciąż ten smartfon mi wystarcza i podpowiem Ci kilka fajnych trików, jak z takiego smartfona zwykłego i każdego smartfona zrobić coś profesjonalnego do nagrywania, fajną kamerę, to zaraz. Ale teraz pokażę Ci to, czym ja nagrywam ostatnio. Jest to GoPro Hero 7 Black, czyli po prostu kamera GoPro. Nie wiem, czy znasz GoPro, ale GoPro są to kamery sportowe, które nagrywają obraz o szerokim kącie i bardzo fajnie się sprawdzają, jeżeli chodzi o nagrywanie, szczególnie na zewnątrz, w ciasnych pomieszczeniach, w ruchu. I GoPro posiada fajną jakość obrazu, jest bardzo poręczną kamerą, jak widzisz, bardzo malutką. Do niej można sobie dokupić wiele różnych fajnych akcesoriów. I ostatnie 5-10 filmów na moim blogu, czy na moim vlogu na YouTubie, jest nagrywane GoPro, także sobie zobacz. I tak z ciekawości, to też początek tego filmu był nagrywany za pomocą GoPro. I takie coś kosztuje już troszeczkę więcej, ponieważ kosztuje około 1500 zł. Jeżeli sobie jeszcze dokupimy jakieś akcesoria, jak na przykład ten taki mini statyw, to wychodzi, no trzeba się tak w 2000, no zmieścimy się w 2000, myślę, jeżeli chcemy sobie kupić takie GoPro z podstawowymi akcesoriami. Aczkolwiek jeżeli ktoś chce nagrywać, szczególnie w plenerze, GoPro będzie bardzo fajną opcją, ponieważ jest bardzo wygodne, jest wodoszczelne tak w ogóle i świetnie się nadaje. Aczkolwiek GoPro ma jeden duży minus. Zresztą smartfon też go ma, ale GoPro posiada od zawsze, od każdej generacji, jest to już siódma, posiada raczej słaby dźwięk, ponieważ no, jest to kamera wodoodporna sama w sobie i te mikrofony po prostu no, muszą być jakoś zrobione, że są wodoodporne i niestety no, to ten dźwięk nie jest najlepszy. Oczywiście, jeżeli sobie nagrywamy i chodzimy, to nie ma problemu, ale jeżeli tworzymy jakiegoś vloga, gdzie chcemy do kamery po prostu mówić, to w tym momencie no niestety mikrofon wbudowany nie będzie wystarczający, zresztą podobnie jak w smartfonie. I teraz w przypadku smartfona mikrofon wpinamy. W przypadku GoPro to trzeba już zrobić pewien trik, żeby fajnie dźwięk nagrywać. I teraz podpowiem Ci kilka fajnych trików, które można zastosować podczas nagrywania smartfonem oraz jak nagrywać fajnie dźwięk w GoPro. Otóż, jeżeli masz smartfona i kupisz sobie taki mikrofon, to już jest dużo, ponieważ nagrywając vloga smartfonem masz dużą przewagę, ponieważ nagrywając jakiś film, tak, gdzie coś pokazujesz, gdzie coś mówisz, jesteś w stanie włączyć nagrywanie, nagrać film z fajnym dźwiękiem i po zakończeniu filmu masz gotowy plik, w którym masz obraz i masz od razu dźwięk fajny z mikrofonu. Czyli masz ten plik gotowy do wrzucenia może na Instagrama, na YouTube'a i bez żadnego montażu, możesz montażu uniknąć, masz od razu plik gotowy do opublikowania. I vlogując wcale te filmy nie muszą być idealne pod kątem montażu. Mogą być to proste filmy z fajnym obrazem, z wyraźnym dźwiękiem, które po prostu wrzucasz na przykład na YouTube'a. YouTube oferuje bardzo fajną rzecz, czyli możliwość montowania filmów online. I czasami jedyne co trzeba zrobić naprawdę vlogując, to uciąć początek filmu, te kilka sekund oraz koniec filmu, jak już nagramy. I to możemy właśnie zrobić na YouTubie po tym, jak wrzucimy już film na YouTube'a, możemy sobie to przyciąć online i wcale nie musimy tego pliku wrzucać do komputera, nie musimy go montować, przepraszam, i możemy dużo i łatwo vlogować bez żadnego montażu. Kolejnym trikiem, jeżeli chcesz nagrywać smartfonem, jest to, żeby kupić sobie statyw. Czyli coś takiego, statyw można kupić, to jest nawet dość duży statyw, ale taki statyw można kupić za 100 zł, ja go kupiłem bodajże, że 120 zł. Można statywy oczywiście o wiele mniejsze kupić. Tutaj mój kosz na śmieci, aby ktoś się zastanawiał. I taki statyw sprawi, że obraz będzie naprawdę dobry i stabilny, ponieważ jeżeli chcesz stworzyć obraz profesjonalny, to nie potrzebujesz super kamery. Statyw sprawi, że ten obraz będzie o wiele, wiele lepszy i nagrywając nawet smartfonem na statywie sprawisz, że obraz naprawdę będzie fajny. Tak przy okazji tutaj jest lampa za 100 zł też, której używam do doświetlania i która bardzo fajnie się sprawdza właśnie jeżeli chodzi o doświetlanie jakiegoś kadru. Czasem jej używam, oczywiście w plenerze lamp nie używam. Też tak przy okazji tą lampę polecam. I jeżeli sobie zainstalujesz taki statyw u siebie, to drugą sprawą jest zainstalowanie sobie aplikacji Open Camera w telefonie. Tylko Ci może teraz nie pokażę, będzie to niewygodne, ale Open Camera jest to aplikacja, jest to darmowa aplikacja bodajże od Google, która daje Ci o wiele więcej możliwości nagrywania, jeżeli chodzi o opcje. I teraz, jeżeli Ty masz zwykłego smartfona, wrzucisz sobie go do statyw,
to w tym momencie, jeżeli jeszcze użyjesz aplikacji Open Camera, jesteś w stanie sobie ustawić jasność, jakieś różne opcje, na przykład kontrast bieli, także na przykład nie będzie ci się obraz ciągle robił ciemniejszy i jaśniejszy jak teraz. I ta aplikacja w połączeniu ze statywem sprawi, że zwykłym smartfonem możesz naprawdę nagrywać fajnie, profesjonalne filmy. Jak do tego jeszcze dołożysz mikrofon, bez montażu możesz stworzyć sobie naprawdę bardzo wygodnie, to jest bardzo ważne, i bardzo łatwo, bardzo szybko fajne filmy na vloga i kwestie techniczne w ten sposób można łatwo obejść. I taki zestaw, taki smartfon z mikrofonem, ze statywem, ewentualnie ze światłem, bardzo fajnie się sprawdzi. Przepraszam. Ponieważ nie będziesz musieć tak naprawdę wiele nagrywać, możesz tak naprawdę wystarczyć ci zwykły smartfon, mikrofon i twoja ręka, ewentualnie selfie stick, wpinasz mikrofon, włączasz nagrywanie i możesz nagrywać wszędzie, łatwo, w przyzwoitej jakości, bo jakość musi być dobra, ale nie jest najważniejsza, tak? Można nagrać wideo kiepskiej jakości i które będzie ciekawe, lub odwrotnie, super jakość nie da ci wcale wielu wyświetleń czy tego, że ludzie będą oglądać twoje filmy. Jeszcze ciekawostka, jak nagrywać właśnie vloga z GoPro z fajnym dźwiękiem? Otóż ja robię tak, i to też była taka zagwozdka dla mnie trochę, że nagrywałem GoPro, ale dźwięk był kiepski. Także ja, chcąc nagrywać GoPro, wpinam sobie ten mikrofon do smartfona, oczywiście sobie go przypinam przy krawacie, tak? Mikrofon krawatowy, i w telefonie, w aplikacji Voice Recorder, czyli dyktafon po polsku bodajże, nagrywam sobie dźwięk, GoPro nagrywam sobie obraz, i w tym momencie potem ja jeszcze wrzucam wszystko do komputera i robię montaż filmu, czyli w programie wrzucam dźwięk nagrany tutaj mikrofonem, obraz GoPro, przycinam początek, koniec, i w tym momencie mam fajnego vloga, który fajnie wygląda i też fajnie brzmi, jest nagrany GoPro. I w ten sposób trzeba to niestety robić, ponieważ są mikrofony wprawdzie dla GoPro, ale są to ogromne, brzydkie przejściówki i ja wolę, wygodniej mi jest nagrywać osobno i to potem łączyć, bo i tak to muszę do programu wrzucić, gdyż no nie każdy może zna się na montażu, ale ja mam duże doświadczenie w tym aspekcie i używam programu Movie Edit Pro firmy Magix i polecam, sprawdza się fajnie, ale są różne prostsze programy, których też można użyć do montażu filmów i każdy powinien sobie ewentualnie na własną rękę popróbować. Niestety takie oprogramowanie no trzeba kupić, trzeba za nie zapłacić raczej. I w ten sposób można sobie nagrywać, aczkolwiek zwykły smartfon, mikrofon, ewentualnie statyw czy jakieś światło wystarczy całkowicie i bez montażu można sobie takie filmy nagrywać i w ten oto sposób mieć fajnego vloga, gdyż tak naprawdę, już tak podsumowując, liczy się twój pomysł, twoja pasja do tego, co ty będziesz robić, tak? Możesz mieć super telefon, najlepszy mikrofon, GoPro najnowsze i to ci nie da żadnej przewagi, jeżeli ty nie będziesz tworzyć swojego vloga z pasją, jeżeli nie będziesz po prostu się cieszyć tym, co robisz, tak? Bo możesz mieć plan stworzyć fajną firmę, fajnego vloga i naprawdę możesz to zrobić na zwykłym telefonie i na mikrofonie za 50 zł, do tego dokupić statyw za 100 i ty będziesz w stanie kilka lat tym sprzętem nagrywać ciekawe i fajne materiały i wcale nie potrzebujesz żadnego wyjątkowego sprzętu. Oczywiście z czasem, w zależności od tego, co będziesz nagrywać, bo każdy będzie nagrywać co innego, możesz sobie dokupić lepszy statyw, może lepszego smartfona, GoPro czy lepszy mikrofon, tak jak ja tutaj mam, chociaż on też nie był drogi, i po prostu nagrywać coś lepszego, ale pamiętaj, że liczą się chęci, plan działania, wiedza, a sprzęt jest sprawą drugorzędną i spokojnie możesz ze zwykłym telefonem, który pewnie już masz, wystarczy sobie dokupić taki mikrofon za 50 zł i będzie to cała twoja inwestycja, potem plik wrzucasz do YouTube'a, przycinasz i to jest wszystko. Także dzięki wielkie za oglądanie. Jeżeli wam się podobają moje materiały, to zapraszam serdecznie do innych moich filmów, do subskrybowania, do zapisania się na mój darmowy kurs Amazona i biznesu online, w którym pokazuję kilka sposobów na zarabianie w sieci. Między innymi też jest o blogowaniu i o biznesie online opartym właśnie na blogu. Także zapraszam do zapisania się. Dajcie łapkę w górę, jeżeli wam się moje filmy podobały. No i mam nadzieję, że taki odcinek troszeczkę nietypowy dzisiaj wam się spodoba. Dzięki wielkie za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Na razie. Cześć.